A dla gminy Wejherowo oznacza to bardzo dużo, ponieważ ta część gminy, w której obecnie jesteśmy, tak naprawdę przez wiele lat była pozbawiona dostępu do czytelnictwa, do kultury, jedynie malusieńki ośrodek, filia. Ma to być centrum integracji kultury, czytelnictwa, wszystkiego, z czym wiąże się kultura, i dla mieszkańców ma to ogromne znaczenie, ponieważ do tej pory mieli bardzo daleki dostęp. Oczywiście odległościowy też i również, bo zarówno do Wejherowa czy do Gościcina, gdzie jest biblioteka główna, jak i do Bolszewa, mają około 15 kilometrów. Więc ta instytucja, która tutaj teraz powstaje, filia numer 3 biblioteki, będzie tym ośrodkiem, który ma zaspokoić potrzeby tych wszystkich mieszkańców tej części gminy Wejherowo. No, jest to kolejny obiekt, który może służyć celom kulturalnym, rozwojowi czytelnictwa, i bardzo się cieszymy, że właśnie w miejscowości Bieszkowice, to jest na, można powiedzieć, na południowych obrzeżach gminy Wejherowo, która jest gminą dosyć rozległą, że ten obiekt w tym miejscu oddajemy do użytku. Będzie to, jestem o tym przekonany, obiekt, który będzie służył tutaj mieszkańcom dla ich integracji, tak jak zresztą w tytule projektu, ale jednocześnie rozwojowi czytelnictwa, bo już na przykładzie otwartej nieopodal filii w Nowym Dworze Wejherowskim zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie mieszkańców właśnie książkami. Z tego się niezmiernie cieszymy. Cieszymy się, że ten obiekt po latach jakby bez użytkowania właśnie w takiej formie możemy przekazać mieszkańcom. To była budowana szkoła, która została oddana do użytku w 1887 roku, a później był to ośrodek wypoczynkowy. Gmina w 2012 roku odkupiła ten obiekt. Dzisiaj dzięki wsparciu też z Ministerstwa Kultury, finansowemu wsparciu, kolejnemu zresztą w gminie, filia numer 3 w gminie Wejherowo, a jednocześnie obiekt dla mieszkańców oddajemy z zadowoleniem do użytku. Obiekt ten w pierwotnej wersji był bardzo zniszczony. Praktycznie w ramach dofinansowania była wymiana całkowita dachu, posadzek, ścian, wręcz nawet sufitu, części sufitu, który był zalany. Więc całościowy remont, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, tynki, posadzki, ściany, to wszystko po prostu było modernizowane. Praktycznie zostały gołe mury, żeby to wszystko odnowić. Więc to dofinansowanie bardzo mocno nam tutaj pomogło i udało się to w całości wyremontować.